Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. O czym jest sztuka? Zgadywać muszę wprost na scenie. Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia. Narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Nie do cofnięcia słowa i odruchy. Niedoliczone gwiazdy. Charakter jak płaszcz w biegu dopinany. Oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć, a tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam z chrypką w głosie, bo nawet nie dano mi odchrząknąć za kulisami. Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam. Pod koniec lat 50. pokazało się takie czterotomowe wydanie Norwida. No i jak ja to dorwałam w księgarni, kupiłam sobie to. To było po prostu dla mnie niepojęte. Tajemnica taka zapisana w tych wierszach, odszyfrowanie tego języka Norwida, to była niesamowita przygoda, zabawa jednocześnie i pożywka dla duszy i taki jakby projekt w ogóle na życie. On jest, był takim myślicielem nieprawdopodobnym i tak współczesnym moim zdaniem nieodkrytym dlatego w swoich czasach poetą, że no cudowny, cudowny, ale to jest za wysoki ton, jakby tak mi się wydaje na takie nasze spotkanie. Może uda się kiedyś po prostu zrobić wieczór poświęcony Norwidowi, a teraz wieczór poświęcony Teatrowi Ateneum. Ja zaczęłam karierę, przepraszam bardzo, w przedszkolu. Ja byłam królową bajki. Tak, jakieś takie przedstawienie pani wychowawczyni wyreżyserowała. Pamiętam, że mama uszyła mi nawet taką szatę królewską ze ściągniętej kotary z okna, takiej zamszowej czy jakiejś. Pamiętam bardzo, było pięknie wtedy.
widziałam różne aktorki właśnie i sobie myślałam, no gdzie ja? Ale tak mi się to podobało, ten tajemniczy świat, że chciałam, po prostu chciałam wejść tam. I stanęłam do egzaminu, przygotowałam wielką improwizację z Dziadów Norwida. No i nie dano mi się popisać na tym egzaminie. Przerwali mi po paru wersetach i poprosili o coś innego. A ja tak to kochałam, tak mi się wydawało, że ja to rozumiem, że ja to przecież dobrze powiem. Samotność. Cóż po ludziach. Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha? Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi. I tak dalej, i tak dalej. Ale oni tego nie mogli znieść. Grzegorzewski moim zdaniem był w prostej linii spadkobiercą Wyspiańskiego w polskim teatrze. I nie od rzeczy ten swój ostatni okres, w którym na początku pani bardzo mocno uczestniczyła, ten czas Teatru Narodowego, nazwał Teatr Narodowy domem Wyspiańskiego. Był poetą i malarzem teatru, był człowiekiem. Ja pamiętam przedstawienie w tym Powolny ciemnie niemal widem. Byłem bardzo młodym człowiekiem. Malcolm Lowry jako podstawa, Marek Walczewski w głównej roli konsula, chociaż takiego. A ja pamiętam, to trwało 50 minut, to był dla mnie taki nieprawdopodobny błysk, jak rażenie piorunem. Ja miałem kilkanaście lat i pamiętam, że nic nie rozumiałem. Ale to było piękne. Ale to było piękne, prawda? I do dziś to przedstawienie pamiętam, a no minęło właśnie, trochę to czasu. To było niesamowite, że nie wiadomo o co idzie, ale pięknie. I zresztą. Ale i mądrze, bo potem gdyby się przyjrzeć, to wbrew temu, co mówili niektórzy i kompletnie się mylili, Jerzy Grzegorzewski moim zdaniem kochał aktorów i dawał im wspaniałe role do grania i nie było bynajmniej tak, że aktorzy byli jakimś dodatkiem do elementów scenograficznych tych wszystkich harf i innych przedmiotów. On dawał wolną rękę w ogóle, no prosił nas o współpracę wręcz. Czasem tylko pamiętam, jak nie mógł się wysłowić, bo on bardzo mało słów używał. Tak samo jak właśnie skreślał te niepotrzebne słowa z dramatów różnych. Tak też w życiu tak trochę bąkał. Ale było pięknie. I pamiętam... oprócz tego, że było mądrze, naprawdę mądrze, ja byłam zauroczona tą Iwon właśnie w Lorim. Jak to się nazywało? Powolne ciemnienie malowideł. Właśnie, powolne ciemnienie malowideł. Jak świetnie nazwał w ogóle ten spektakl. W każdym razie on na próbach czasem zachwycony tym, co widzi, bo on nam kazał siadać czasem przed pustą sceną i wpatrywać się w sceny. I myśmy tak siedzieli minutę, wieczność. No i wpatrywaliśmy się w tę scenę. Jemu coś tam po głowie chodziło, mnie nic. No i tak, ale potem jak już się działo, to on zachwycony tym, co się dzieje, odwracał się do osób siedzących na widowni, nas, aktorów nieuczestniczących akurat w tej scenie, mówił, no i co? Pięknie, prawda? Pięknie. Pięknie. I ktoś tam kiedyś powiedział, no PKP. Pięknie, kurwa, pięknie. Podobno, bo legenda mówi, że Andrzej Wajda miał takie zawołanie do aktorów, który mówił, zagrajcie mi to pięknie. Tak ponoć mówił Andrzej Wajda. Natomiast Jerzy Radziwiłłowicz opowiadał mi taką sytuację z Jerzym Grzegorzewskim, że kiedyś, nie wiem jakie to było przedstawienie, jaka to była próba, i mówi, zagraj mi to jak Rubinstein. To była taka wskazówka, powiedziałbym dość niekonkretna dla aktora, który nie jest pianistą pokroju Rubinsteina, czy też w ogóle nie jest pianistą. Zdaje się, że trzeba było
Właśnie jak pani opowiada, no, wyciągać z tych krótkich słów dokładnie sytuacji. Wciskać się, wręcz chcieć wydrzeć z niego tę tajemnicę, którą w sobie nosi i z którą chciałby i wydawało się, że nie umie wysłowić się jasno, tak dokładnie o co mu chodzi. Ale to powodowało, że czuliśmy się w każdym razie współtwórcami tych spektakli. Że to myśmy dążyli do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi, pokazać mu, czy to jest to, o co mu chodzi. Czasem kiwnął, że okej, tak, a czasem wręcz attention jest za dobrze. I czasem wchodził na scenę, żeby pokazać coś. Bardzo rzadko, ale jak wchodził, coś zrobił czy powiedział, to potem szybciutko schodził, taki zażenowany za kulisy. Przepraszam. W czasie, kiedy grała pani w Teatrze Studio, zaczęła pani grać też najpierw w zastępstwie w Teatrze Ateneum w Warszawie. Poprosimy może o zdjęcie, bo tam się wyświetlać będą zdjęcia ze spektakli Teatru Ateneum, o zdjęcie z Hemara. Wojciech Młynarski, Hemar, pani weszła w zastępstwo, co się pani chyba nie zdarzało w ogóle w karierze aktorskiej. Zawsze to pani była tą pierwszą jednak odtwórczynią roli. I potem, a to była taka sytuacja, że weszła pani w zastępstwo za Krystynę Jandę. Z tego co... chyba tak. Przynajmniej tak mi dzisiaj powiedziała. Po Krystynie jeszcze ktoś grał tę partię, śpiewał, bo to było śpiewane przedstawienie Wojtka. Wspaniale. Wojtek właśnie mnie tutaj przyprowadził. Jak to się stało, że... bo ja będąc w studio... Pierwszą tam premierą była... Opera za trzy grosze chyba, czy nie? Premiera za trzy grosze. Opera za trzy grosze, Jenny. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Ale jeszcze tam takie jakieś dziwne przedstawienie. Trzy osoby tam grały. Dawne czasy może Pintera. Dawne czasy, o właśnie. I ja tam tak, tam nie miałam co robić w ogóle. Nie podobało mi się to. Nie umiałam się porozumieć wtedy z Jerzym. I zadzwoniłam do Wojtka, czy nie napisałby słów do jakiejś melodii takiej znanej. I no i on to zrobił i tak się spotkaliśmy. Ja byłam jego fanką od dawien dawna. No i tak się cieszyłam, że on się odezwał na to moje zawołanie. No i zaciągnął mnie tutaj w sprawie Hemara właśnie. Pamiętam, jak przyszłam tutaj z nim, byłam po prostu oszołomiona, bo pan dyrektor Warmiński czekał na nas w foyer z bukietem róż i wręczył mi je i powitał mnie tak godnie, tak pięknie, że no, wiedziałam, że jestem zobowiązana do czegoś. I nie miałam pewności, czy temu podołam. Ale bardzo, bardzo mnie to ucieszyło w każdym razie. I dzięki Wojtkowi tutaj jestem. Dzięki Wojtkowi bardzo dużo mu zawdzięczam. Nie tęskni pani za takim wieczorem, kiedy na tej scenie w Teatrze Ateneum pani i wiersze i przedstawienie teatralne? No to byłoby pięknie. Gdybym tylko miała na to siły. Ale ich nie mam. I wiem, że już tak się nie powtórzy. Natomiast jestem przeszczęśliwa, że udało mi się uczestniczyć w życiu teatru wtedy, kiedy on był naprawdę teatrem, a nie eksperymentem za wszelką cenę.
Takie przedstawienie było, poprosiłbym o zdjęcie, Czaszka z Konemary. Jan Kociniak, Kazimierz Kuc. Takie zdjęcie też będzie prywatne z podróży. Czy papieżyca. To jest papieżyca, ale myślę, że za chwilkę zobaczymy zdjęcie z Czaszki z Konemary. Chciałabym tylko powiedzieć o papieżycy. Tak, bardzo proszę. Bo to było coś wspaniałego, bo pan mówi, że widział to. A mnie ktoś kiedyś powiedział, że ja tam mówiłam modlitwę Ojcze Nasz. Po prostu mówiłam Ojcze Nasz. Zdarzyło mi się właśnie dwa razy w życiu, że ja słyszałam, że ludzie są ze mną, że rozmawiam z widownią prawdziwie, że ich widzę, rozpoznaję twarze, mówię do ludzkich oczu, które są rozumne. I to zdarzyło mi się też w Hamlecie, bo to był taki pomysł, że widownia siedziała jakby w mojej garderobie i ja tam się zwierzałam monologami ze swoich problemów. I rozmawiałam właśnie tak. I tak czułam, że jak biorę oddech, to publiczność z panią. To oni ze mną. I że to tak jest, bo to był właśnie taki niosący, piękny wiersz w tłumaczeniu pana Barańczaka. No bo to jest chyba też to, że aktor rozpoznaje rodzaje ciszy na widowni. No właśnie, to jest najpiękniejsze, co można uzyskać. Pamiętam, jaka byłam rozczarowana, jak właśnie usiadłam na widowni Teatru Narodowego i tam wielkie, cudowne żyrandole kryształowe. I zaczęły dzwonić. No i właśnie, w trakcie najpiękniejszej ciszy, te kryształy tam. A potem i już to złoto dookoła. I podobno tak głosi anegdota, jak przyszła pani do Teatru Ateneum, zobaczyła pani, że tu nie ma kryształów, że nic nie kapie złotem, to poczuła się pani u siebie. Dokładnie, tak się poczułam swobodnie, że ta idalia po prostu była wyzwoleniem jakimś ze wszystkiego i powrotem na właściwą drogę. Bo ja rzeczywiście wtedy po tym wypadku leżałam w Konstancinie, w takim małym pokoiku, na szczęście jednoosobowym, i miałam widok tylko na drzewo za oknem i chwała Bogu, że drzewo, a nie co innego. I w którymś, a próby musiano przerwać, bo to już zaczęły się próby do Fantazego, do czego mnie zaprosił pan Gustaw. I wtedy kiedyś naprawdę to było takie dla mnie zaskoczenie. Do tego małego, przykrego dosyć pokoiku, gdzie nie było nic poza moim łóżkiem i jakimś takim przejściem wąskim do okna. Nie usiedli, bo nie mieli na czym, ale przyszli trzej panowie, właśnie pan dyrektor Warmiński, pan Gustaw Holubek i pan Andrzej Szczepkowski. Pani Tereso, co pani dzisiaj sprawia największą przyjemność, szczęście? Tam, jak pani jest otoczona tym lasem, kiedy pani żyje po prostu w tej chwili, przede wszystkim żyje. Żyję. Skromnie żyję. Nie mam tam żadnych takich pożywek artystycznych. Okładam się książkami, wierszami oczywiście też. Brandstetter ostatnio mnie zachwyca. A podróżuję z nim po Italii na przykład. On wspaniale opisuje swoje tam podróże i wrażenia wierszami oczywiście. No więc tak żyję, a sprawia mi największą przyjemność. Jestem szczęśliwa wtedy, kiedy widzę, że moje córki są szczęśliwe.